A więc Olivier wygrał z Maxwellem. Dobrze, jego oko ma teraz niewyobrażalną moc. Świetnie, szykuje się nie lada walka. Lecz zwycięzca jest tylko jeden, ja. Wybacz, że przerywam ci twój monolog, Krypto, ale się mylisz. To ja wygram. Jak daleko widzą teraz twoje oczy? Jedyne, co teraz widzę, to twoja śmierć. Przekonajmy się. No dobra. Ale zanim zaczniemy, mam dla ciebie niespodziankę. Jestem pod wrażeniem, opracowałeś technikę, dzięki której możesz mieć Sharingany w dwóch oczach. Naprawdę nie spodziewałem się tego. Dosyć pieprzenia, broń się. Ta walka nie ma sensu, czas na użycie technik. Jestem bardzo rozczarowany, tylko tyle umiesz. Liczyłem na więcej, to jest prawdziwa technika. Dalej średnio ci to wychodzi. Przekonamy się. Zniszczę cię i ten przeklęty kryształ zagłady. Widzę, że jeszcze nie wiesz, co chcę zrobić. Pozwól, że cię oświecę. Widzisz, każdy ma jakieś marzenia. Ja też jedno mam. Chcę zostać Bogiem. Chcę, żeby ludzie mnie czcili. Chcę być Panem Śmierci. Chcę być najważniejszy. Dlatego też powodu odszukałem i wchłonąłem moc kryształu zagłady. Co to za brednie? Nie mów dalej, bo jeszcze bardziej mnie rozwścieczysz. Ale żeby tak się stało, potrzebuję jeszcze twoich oczów. Nie dotkniesz ich. Jego energia spada. Teraz mam szansę. Czyżby Amartasu, nie doceniałem cię. Co prawda, nie w maksymalnej formie, ale zawsze jest to zabójcza technika. Dobrze, że to zauważyłeś. Zdychaj. Dobrze, że to koniec. Nie mam już energii. To niemożliwe. Jak ty przeżyłeś? Dosyć tego, oddawaj oczy. Nie, nie, zostaw mnie. Olivier, nie przeciągajmy. Nie odejdź, nie, nie, zostaw mnie, odejdź. Olivier, to nieuniknione, musisz mi oddać swoje oczy. To ostateczna technika, ale nie mam wyboru. Ostateczna obrona, aktywacja, rycerz ognia. O, a myślałem, że niczym mnie już nie zaskoczysz. Zgiń, przepadnij po miocie Beliara. Cholera, zaraz umrę, tracę siłę, cholera.
A więc tak chciał los. Dobrze, przynajmniej mam pewność, że moja miłość, że moje kochane miasto, już na zawsze będzie bezpieczne. Druga wielka wojna zakończyła się wolnością ludzi, już na wieki, lecz w zamian śmierć pochłonęła setki istnień, w tym największego wojownika, Lorda Oliviera. To już koniec opowieści o losach Oliviera.